Cześć i czołem, moje kochane siorki. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. No słuchajcie, droga na północ in progress po prostu. Wymyśliłem sobie, że teraz pojadę do państw bałtyckich. Myślę, że jest to fajny plan, bo stamtąd też będzie blisko do Skandynawii, a chcę jednak powozić te ciężkie ładunki. Polepszyłem sobie teraz troszkę silnik, polepszyłem sobie troszkę skrzyny biegów. Tak naprawdę do 15 levelu nic więcej nie zrobię. No a myślę, że na północ pojechać warto. I teraz tylko rozkminiam, którędy. Pojedziemy, słuchajcie, tędy. Dlaczego pojedziemy tędy? Dlatego, że odwiedzimy dwa nowe miasta i to jest jakby coś do wartego sprawdzenia. Trasa 440 km, no ale wiadomo, że będziemy jechali ze specjalną szybkością. W związku z tym 20-25 minut, myślę, że powinno się udać tę trasę pokonać. Pytanie, jak daleko mamy do punktu odbioru, bo w sumie tego nie sprawdziłem. Wybaczcie. Nagrywam odcinki jak szalony. W tej chwili mam już chyba, jak dobrze liczę, to ten odcinek będzie 24 z serii i to będzie w okresie 4 sierpnia. A więc tak naprawdę jestem de facto zabezpieczony do końca mojego wyjazdu, już praktycznie. Myślę, że jest to bardzo fajna informacja. Oczywiście dla tych kilku osób, które oglądają serię z ETS-a regularnie. Dawno, ale to bardzo dawno nie robiłem takich serii właśnie, które by trwały i trwały. I ta właśnie chyba taka będzie. Właśnie to jest taki celowy zabieg, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma sens, nagrywanie odcinków półgodzinnych z ETS-a. Tak jak wiecie, pracuję, potem siłownia, bardzo często wychodzę z domu o 5.40, pracuję powiedzmy od 6.00, wracam do domu o 18.00, często jeszcze mam jakąś kastoramę albo coś innego do załatwienia, więc mam bardzo mało czasu. A takie odcineczki właśnie półgodzinne dają mi możliwość ich nagrywania, bo na streamie nie mam czasu absolutnie i miejsca, jak wiecie, więc jest super. Teraz tylko modlę, żeby żadnej policji nie spotkać. Ale czuć tą moc, słuchajcie, czuć moc. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Jezus, ale bym przywalił. Troszkę ekspa weszło, no spoko. Ale chyba ważniejsze jest to, że dojechałem prawie do celu. Przygotuj się do skrętu w prawo. No minus jest taki, że tak naprawdę jak mi teraz za 12 godzin mniej więcej wskoczy kredyt, to mi wyzeruje budżet. I to nie jest zbyt pozytywna informacja, no ale uznałem, słuchajcie, że jak już jestem w tym serwisie, rzadko bywam, jak i tak już wydaję kasę na naprawę, bo miałem 17 tysięcy ciężarówki uszkodzonej, jak już odkryłem ten nowy silnik i tą nową skrzynię biegów, to uznałem, że już jak tak jestem, jak się te wszystkie zbiegi, okoliczności tak dobrze złożyły, to już kupię i pozostałe rzeczy. Skręć
Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Kurczę, no takie głupie wypadki. O Boże. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Po prostu za szybko. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Kurde, w tle sobie instaluję grę na Steama i stąd to wszystko troszkę wolniej chodzi. Procesory komputerowe. Jedź bezpiecznie. Będę za 6 godzin. Kiedy spanie? To jest za 6 godzin. Skręć w lewo. Wiesz, co to oznacza? 6.40, 6.30. To oznacza to, że muszę po prostu za szybko jechać. Żeby nie musieć spać jeszcze w drodze. Bo to szkoda, słuchajcie, bo to szkoda kasy teraz. Trzymaj się prawej strony. Gdybym miał dużą ilość kasy, to bym po prostu się przespał, żeby jechać w dzień, bo są ładne widoczki. Ale że jest tu 6 godzin. Skręć w prawo. Trasy i 6 godzin do snu, to ja po prostu muszę docisnąć pedał gazu do końca. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Tutaj będę jechał, słuchajcie, nową drogą. Jeszcze nie jeździłem, nie odkrywałem tych miast, nie jeździłem tutaj. Minus jest taki, że zauważyłem w tej Bułgarii i Rumunii, minus jest taki, że jakby te wszystkie pytajniki nie są przy drodze, tylko trzeba gdzieś wjeżdżać. I to mnie trochę irytuje, bo żeby odkryć sobie jakiś salon, muszę gdzieś tam wjechać, wiecie, muszę gdzieś wjechać w prawo, w lewo. I się boję, że zahaczę, że zahaczę przyczepą, będę miał uszkodzenia. Więc jest to minus, ale z drugiej strony jest to też fajne, bo jest takie bardziej legalne. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No dobrze, mam autostradę. Wiecie, co to oznacza? To, że Marek będzie mógł się rozpędzić. 6.21. 6.26. Trzeba gonić noc. A raczej gonić świt. Żeby mnie nie dorwała policja. Aha, ale widzę, że za chwilę chyba zaraz co to strada, albo ona się skończy.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobra, jedziemy, słuchajcie, nie patrzę w ogóle na prędkość, tylko wyciskam tyle, ile dała fabryka. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wynika to też z tego, że chcę chociażby ten sen przegonić. Ale patrzcie. Super, mam autostradę znowu. Ale mnie to cieszy. 6,548. 5,55. Nie, włączam długie, bo muszę widzieć policję. Teraz powinienem gonić. Zobaczcie, tam sobie tak 130. Na maksa jedziemy. W ogóle nie patrzę na ten. Mam autostradę, nie ma co się w ogóle przejmować. Teraz ta moja ciężarówka zaczyna chociaż jechać. Tam jest 140. Tak, damy ten pomoc. Szybciej nie chcę jechać. Szalona trasa to jest. Słuchajcie, jakby do końca była ta autostrada, to po prostu magia będzie. Każdej godziny jakieś 50 km na drobie. Patrzcie, jak kilometry lecą. Pięć 40, 5,9 już. Tak to można jechać. Czyli już ten naprawdę pół godziny nadrobiłem. No, teraz słuchajcie, po prostu widać, że zakup tego silnika i skrzyni był dobrym pomysłem. O kurde. Bym przejechał. Gdyby gorzej by skończyła się autostrada, na to by wychodziło. Co dziwne skrzyżowania. W prawo, Boże. Kto takie rondo wymyślił? Takie skrzyżowanie. Jezus Maria. Kto to wymyślił? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Żonka by mi pisze. Dobra, jedziemy. Oby to tuż co do mnie była ta. Oby to nie była policja. A nie, nie jest. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobra, może się miniemy jakoś. Dobrze. Zjedź z ronda.
Patrzcie, już 4,50. Podejrz, straciłem trochę czasu przez to miasto. Uff, to. I przez te ronda. Człowiek tak się tutaj napocił, żeby te 140 osiągnąć, teraz znowu musi wolniej jechać. No ale też będą niższe prędkości docelowe, więc na mychu te 110 to też powinny kilometry w miarę szybko mijać, a czas będę nadrabiał. Aha, tylko tam widzę jakiś serpentyny znowu. Świetnie. Trasa, widzę, łaskawa nie jest. Jakby połowę zrobiłem mniej więcej już, ale... Jezu, jakie serpentyny. I też jeszcze żagłówki przede mną. I samochody, jeszcze te policje, tylko dajcie, będzie komplet. Dobra, spróbujemy je wyciągnąć. Nie będę tak się wlókł. Dobra, poszło. Tylko teraz po prostu jakaś tragedia będzie. Patrzcie, jeden zakręt, drugi. Trzeba wyhamować do zera. Kto to wymyślił? Chyba gdzieś w Czechach i we Włoszech są takie zakręty jeszcze. Tragiczne. Tak naprawdę w tym miejscu mam ograniczenie do 80. Ciekawe, kto tutaj może jechać 80 na godzinę. Chyba kurde sportowe auto z napędem 4x4. Albo jakiś Gibson. Trzy, 56. Jak trzymać te pół godziny, a to też mały odstęp czasu jest tak naprawdę. Więc ja będę musiał, mam nadzieję, że to jeszcze będzie jakaś autostrada, żeby trochę nadrobić. Oj, dobrze, sobie zmieniłem tą skrzynię biegów na lepszą. Też byłby kłopot. Bo tutaj widzę jest ciągle tak. Znaczy plus jest chyba taki, że z górki zjeżdżamy. Jaki tam ładny zamek, kurczę. Skręć w prawo. Ta fajna górska mieścinka, ładnie to wygląda. I no i zostało niecałe 200 km, też jest pozytyw. Jakby teraz droga się tak wyrównała, że tak powiem, ładnie, i byśmy wjechali na jakąś autostradę, można by znowu pocisnąć ze 140. Bo już ta ciężka górka z lekkim ładunkiem tak się rozpędza.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Co tu jest? Volvo, nie, no muszę tu wjechać. Dobra. Bo Volvo nie miałem tej pory. Opłacało się. Skręć w lewo. A jak chcę kupić w przyszłości moje ulubione beżowe Volvo, to nie ma wyjścia. A zobaczymy, może już jest odkryte to Volvo. Nie wiem, który to był level. Zjedź z ronda. 2,38, a spanie mam za 3. No, to jest jeszcze autostrada, powinniśmy dojechać spokojnie. No, ale teraz to ta ciężarówka idzie z tym silnikiem, zobaczcie. Ten ładunek chyba nie jest jakiś ciężki, no są tylko 3 tony, to też nie jest wiarygodne. Procesory dużo nie ważą. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Tam te szczepionki były takie dobre, ale te procesory też mają dobre bonusy. I są leciutkie. By wiele wyjaśniało, czemu tak szybko mi idzie jazda. Ale cieszy mnie to, bo naprawdę jedzie się bardzo fajnie. Tamte serpentynki były upiegliwe, ale fajna trasa mi się trafiła. Muszę powiedzieć. Fajny ładunek, fajna trasa. Dobrze, że to nie policja. Ja mi się szykuje test łosia. Spalnie. Czy będzie gdzieś policja, ale ładna miejscowość w ogóle. O, fotoradar, świetnie, 1000 w plecy. Trudno. Czy tam chyba w mieście był jakiś fotoradar, bo nie widziałem policji jako takiej. Ale jedziemy dalej. 1000, biorę to na siebie. To jest tu jak wszystko. I znowu tutaj mi czeka jakiś, zobaczcie, tragedia z serpentynkami. Aż będę śpiący. Ale powinniśmy dojechać przed mandatami. O, policja, ale szczęście. Dobrze, tutaj, ale tam jak jechałem 130, nie? Przede mną spanko, ale jak wiecie, szkoda czasu. Jak dobrze pójdzie, to możliwe, że już w przyszłym odcinku wejdziemy do Polski.
Chociaż może nie raczej Czechy, ale może jakiś Kraków. Zobaczymy, zobaczymy. Sprawdzimy te kasy, na które będziemy mieli w następnej kolejności. Patrzcie, no, żona to do mnie pisze teraz. Jazykować. Co może odpuszczę takie jazdy, bo się spocę. Zostało mi tylko 30 km. Nie ma co. Nie ma co, słuchajcie, tak szponować. Ile mamy? To jest zaraz odpoczynek. Godzinę. Nie, chyba lepiej za nimi się wlec niż... Są 20 km. Lepiej za nim jechać spokojnie i starać się na coś mandatu. Po co gadar? Pomachane. Czyli tutaj są często fotogadary w różnych miastach. Aha, super, świetnie. Czyli ten tylny musimy złapać, bo jest przedni i tylny. No dobra, to jest tylko 400 euro. Damy radę. Tak naprawdę, jak dobrze pójdzie, to jeszcze z jedną trasę zrobię, albo jeszcze tak zacznę taką też dużą, więc... Trzymaj się prawej strony. Teraz będzie, nie wiem, 25 tysięcy, zejdzie mi 13, zrobię to, no będzie kolejne 25. Jest ok. Bo kiedy schodzi o 12. Zjedź z ronda. Więc dobrze to się układa. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteś u celu. Kasa wskoczyła, spanko trzeba będzie jakieś zrobić, ale to możemy zrobić tak naprawdę równie dobrze po drodze. 13 tysięcy wskoczyło, tam dosyć na mandat poszło, ale nie jest źle. Kolejna podobna trasa powinna dać mi możliwość już wbicia levelu. Więc trzeba pojechać takie dłuższe. Zobaczmy tylko skąd tutaj możemy jechać. Jak daleko na północ. Węgry. Długość to zaraz trasy. Oj, w drugą stronę. Znaczy, nie mam żadnego. To jest trasa. Zbiornik.
Tak naprawdę jakichś długich teraz nie ma, ale będziemy jakoś się mogli w górę poruszać. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Pa, pa, cześć.